Cześć, cześć, siemano. Nowy odcinek, nowa przygoda chyba dla was, chociaż już chyba to było. Więc jestem w Los Angeles znowu. A do Los Angeles przywiozłem taki wózek widłowy i to już oklepany ładunek, więc nie ma sensu nagrywać. Dziś będę brał jacuzzi, które idzie do Colorado do 6 miejsc. Więc sobie objeżdżę Colorado konkretnie po górkach i właśnie stoję na bramie do wjazdu, żeby się załadować. Trochę przerąbane, wszystko plandekowane, więc do przejechania razem 1700 mil, 6 stopów, pierwszy w Salt Lake City, Utah, następny już w Colorado. No i czekanie jest na załadunek. Postawili mnie na boku i będę czekał, aż mnie zawołają albo zadzwonią do mnie. I nie mam co robić, więc sobie robótkę wymyśliłem. Więc będę teraz deski dawał na to. Na deski będę dawał spalony olej, żeby je po prostu zakonserwować. Górę już zrobiłem. Wygląda to w ten sposób. Góra zrobiona już. Deski. To są te deski tutaj po lewej, po prawej i na środku. Tutaj już lecę sobie. Mam wałek. Mam spalony olej. I po prostu się nie nudzę. I tak to wygląda. Jak się czeka na ładunek, można zawsze sobie coś porobić. No i już końcóweczka. Weź te oleju wylać. Rozsmarować. I to będzie koniec mojej pracy. I robota skończona. Zrobione wszystko. Może z 30 minut mi to zajęło. I tyle. I dalej idę siedzieć, czekać. Już sobie więcej roboty nie wymyślę, bo nie mam już co robić. Ale zawsze coś można porobić. Konserwacja desek w naczepie. Tak jak widzieliście, robota skończona. Robota, no. Coś chciałem robić, bo tu będę stał z 5-6 godzin przy tych jacuzzi dzisiaj. To już widzę. Skoro mnie wywalili już na taką, na taki parking. Nie pozwolili nawet wjechać i zaparkować. To znaczy, że będę tutaj dzisiaj stał calutki dzień, więc dzisiaj jazdy za wiele nie będzie. To już wiem o tym. Aczkolwiek trochę jestem przeziębiony, to i tak siły nie mam tak jeździć do nocy. Jakoś muszę spać normalnie po te 9-8 godzin, bo coś ostatnio grypka wzięła i tak nie chcę puścić, no ale jadę, jakoś daję rady. Więc czekam cierpliwie, czekam. Potem plandekowanie, więc cały dzień dzisiaj będzie robótka. Mało jazdy, dużo pracy. O, następny już widzę jedzie, także dzieje się. Załadunek po 3 godzinach rozpoczęty. Robota skończona. Cały załadunek trwał 7 godzin.
Masakra to jest, kurwa. Mogę bać. Tyle godzin to robić. Rozładunek, załadunek. Potem coś mi nie pasowało. Ściągaj, przychodź. Rozładuj, załaduj. Znowu coś popieprzył, znowu coś. I tak cały czas. Usunąłem się wesoło. Dostałem lekko w dupę. Już jestem na drodze, wyjechałem. Praktycznie byłem pod koniec Los Angeles, się ładowałem, więc wyjazd był taki nie najgorszy. Swoje odstałem oczywiście, ale nie tak źle. No, tak długo był załadunek, że no niestety 7 godzin mi uciekło, a byłem tam rano. Więc pierwszy stop mam w Salt Lake City. Także dzisiaj spróbuję zrobić jakieś 300 mil, jutro ponad 300. I będę w Salt Lake City około godziny tam 12. Zrzucę pierwszy stop i jadę do Durango, Colorado. Czyli mam następne 380 mil. To jest jakieś 680 mil na jutro, więc powinno być ok. Powinienem dać radę. Taki plan i jadę. Las Vegas w nocy, już wieczór był. No i wiadomo, za Las Vegas poszedłem spać, bo tutaj jednak w Utah jeszcze jest zima, więc wczoraj waliło grubo śniegiem. Drogi były tak słabo przejezdne, więc zostałem w nocy i dzisiaj rano zacząłem jechać. A do Salt Lake City mam jeszcze 200 mil. Potem 360 mil do Colorado na następny stop. No a tu niestety jest minus 5, kwiecień, no niestety. A w takich częściach Ameryki, gdzie są góry i północ, to zima jeszcze grasuje w kwietniu normalnie. Jak sami widzicie, no mokro wszędzie jest, bo dali, wiadomo, solniczki prawdopodobnie w nocy jeździły. Obocze jest takie już słabe. Powiedział nawet, że no ślisko jest. Ale ogólnie da się przejechać wszystko w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem za Salt Lake City, drogą numer 6. Jadę do Colorado, do Durango na jutro rano. I to będzie mój kolejny stop. Jak było widać, trochę śniegu było wszędzie, trochę po śniegu, teraz sucho, teraz piękne góry i tak. No i tak to wygląda, moja jazda. Trochę się jeszcze źle czuję i tak. Nie jest za wesoło. Teraz jestem na wadze, która jest otwarta i trzepią grubo, widzę. Więc podjeżdżam. Podjeżdżam, w garażu robi, widzę, inspekcję. I to taką ostrą. Ciekawy jestem, o co chodzi. Są to dwie nowe wagi tutaj na szóstce otworzone. No i muszą zarobić, jak nowe to nowe, nie?
wygląda waga nowa. Z podjeżdżania. I wyjazd z wagi, zielone światło, wszystko w porządku. Dzisiaj rano jest. Jestem tu w tym Colorado. W nocy było minus 9, teraz jest minus 7, 6. Tak. Rzeźko jest. Tu mam do zrzucenia 2. Już sobie to przygotowałem z tyłu. Trochę to przerąbane jest, to nie jest takie proste. Trzeba tam na górę jakoś wejść, odwinąć te plandeki. On weźmie 2 sztuki, zawinąć z powrotem te plandeki i za chwilę wszystko spiąć od nowa. 4 godziny jazdy, znowu odplandekować kawałek, znowu dać tak 6 razy. Tak, niestety nie jest to nic łatwe. Dobrze płatne, nie powiem. Widać, nie opuszcza mnie zima. W Colorado jest zima, była i będzie. Więc będę miał do końca. Dojeżdżam do trzeciego. Do trzeciego stopu. I tutaj wyrzucam i jadę do następnego. No i trochę pospałem na takim parkingu. Tu wczoraj padał deszcz. Jak widać,
Znaczy deszcz, śnieg, kurde, co ja gadam, deszcz. Zapomniałem, że jest dalej zima. Zaraz robię 8:30, jestem tu umówiony 5 mil stąd na zrzutkę kolejną. I potem 5 i 6, więc dziś chyba skończę. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zeszło mi 3 dni. Taki to ładunek. Głównie chciałem pokazać wam trochę Colorado i skupić się nad samymi widokami, bo sam ładunek i rozładunki nie są zbyt ciekawe z tego względu, że to jacuzzi i wiadomo, jak to się odbywa. Jeszcze coś za chwilę będziemy rozładowywać, ale mówię, no zimno jest, minus 8, więc muszę ubrać się ciepło, a latanie z kamerą ciężko przy takiej pogodzie i samemu.